Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, jestem Kamuś i dzisiaj zagramy w X Czasu Challenge, czyli będą konkurencje, cały czas nowe konkurencje, będziecie mieli określony czas, żeby wykonać te konkurencje, ten kto nie zdąży wykonać konkurencji w danym czasie odpada aż do samego końca, gdy zostanie ostatnia osoba do wygrania 3000 zł, nie dotykaj mnie, dla ostatniej osoby, która zostanie i nie zostanie wyeliminowana. Jakieś pytania? Czy naprawdę dasz te 3000 zł? Ile masz lat? Tak. Jak masz na imię? Właśnie, jak masz na imię? Pytanie, czy są pytania? Takie dotyczące konkurencji. Jak ma na imię prowadzący? Gdzie jest szykoła? W bankomacie. No, ale powinno się tutaj... Jak ty do bankomatu, to jest tyle drogi, że idź. Ile? Potrzebujemy na zachętę tutaj. Ale musisz nagrać, jak ktoś wygra, to musisz nagrać, jak idziecie razem do bankomatu. Dobrze, nagram. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce. A mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Dobra, czy wszyscy są gotowi? Jesteśmy. Mogę mówić, jakie jest zadanie? Okej, okay. Ja mam nadzieję, że jesteście gotowi, żebyście się nie pozabijali, bo będziecie musieli biec. No, ja ci nie powiem. To nie ma wstawania, co? Na razie nie wstawajcie. Macie 35 sekund na to, żeby wstać, wypić szklankę wody i wrócić na miejsce. Pierwszy. Ale na spokojnie, tak? Ta chyba najinteligentniejsza. Ale po co wy się tak śpieszycie w ogóle? Ej, ja to powinno odpaść, nie patrzysz. To było takie testowe, żeby was sprawdzić, czy jesteście... Ile trwało? 20 sekund? Ja wygrałem. Wszyscy przetrwali tą rundę. Ale jeszcze jedna poduszka powinna odpaść, na tym to powinno polegać. Nie, wszyscy przetrwali. Wszyscy przetrwali, więc ich nie odpada. Nie ma sprawa głosu, więc się zamknij. W ogóle co ty się odzywasz? Dobra, przestańcie się kłócić. Zaraz wymyślę bardziej coś hardkorowego, także na pewno ktoś z was odpadnie. I obyś to nie była ty, Agata, bo... Wierzę, że się wie jakieś nadzieje, czy co? Bo nie wiem. Może mi odda połowę wygranej, jak wygra. Tak, niedoczekanie twoje. Okej, kolejne zadanie. Macie 15 sekund na to, żeby wybiec na dwór i wrócić z powrotem. Odpadłaś. Masza przegrała. Masza, to akurat nie w tej konkurencji, że mogłaś być taka wolna. Niestety odpadasz. Ty nie ogarniasz za bardzo, nie? Aha, okej. Okay. Nie lubisz się bawić, nie lubisz się męczyć, nie lubisz... No dobra, proszę opuścić krąg i zaczynamy dalej zabawę. Ledwo co żyje, połamała się. Co się stało, Wiola? Ale na co ci tak zależało na tym biegu? To moja wina, to ja odsunąłem. Niestety bo chciałem, żeby jedna osoba odpadła. Trzeba ją dobić już. Dobra, niezdatna noga, trzeba ją odciąć, a i ją dobić. Ja właśnie tak nie śpieszy, że ty na mnie wpadłaś. A ja trzymałem, to Wiola widziała, że to trzymałem, odsunąłem, a Wiola nakłada. Bum! Eliminacji, ciąg dalszy, jesteście gotowi na kolejne zadanie? Wiadomo. Dobra, Masza, jesteś gotowa, żeby włączyć stoper, jak skończę czytać? Jak powiem start, ruszacie. Jak będzie false start, również odpadacie. Macie 17 sekund, żeby wbiec po schodach i wrócić na miejsce. Start. Co to było? Ja nawet nie wiem. Ej, chyba za dużo. 17 sekund. A, blokada, mogę blokować? Czekaj, 12. Wrócili. Miałeś z 8 fal startów. Jakich 8 fal startów? No odpadłeś. Stary, ale co masz, ból dupy o to, że odpadłeś? Nie, grajcie. No widzę, że Bobiś nie wbiegł i dlatego masz ból dupy. No jestem karłem, nie biegam tak szybko, grajcie. Wszyscy przetrwali oprócz Maćka i Abaczek ma ból dupy ogólnie, nie? Oszustami jesteś, ty największym. A dlaczego? Bo był fal start. Nie było. Był. Bo on nie będzie powiedział szybciej. Obejrzyj. Powiedziałeś swoje lidze. Słucham? Ale ogólnie... Bo wtedy Dobrze, możemy kolejne zadanie. Dobra, Masza, ty teraz mówisz start, bo żeby nie było niedomówień. Dobra. Macie 50 sekund, żeby doczołgać się do garażu i wrócić. Ale chwila! Powiedziałam start. Nie było startu. Ona ma powiedzieć start. Uwaga! Jeszcze raz. Ale wróćcie na miejsce. Nie oszukujemy. Wróć na miejsce. A czekaj, na 3. 3, 4, start! Nie przepujcie mnie!
35? Wiolka! Wiolka, 40 sekund! 10 sekund! Agata, ale nie mogłam, bo mnie bolą. Liczyłem na ciebie. Ja już i tak miałam zdarte kolana. Tylko w czwórkę przetrwaliście, co? Ej, czemu jest nas tak mały? Co, trzecia konkurencja, już tylko cztery osoby? W dupie mam taki film. Nie umiecie się postarać nawet. Ale łatwo. Która to jest konkurencja? Ale to odpadłeś, nie? Wiesz o tym? No, dobrze, że wiesz. No to cóż, zostały cztery osoby do wyeliminowania tak naprawdę. Masz pomysł na zadanie? To... Ale żeby oni... Że osoba, która no to chodź, pogadamy. Osoba, która wygra, może przywrócić jedną osobę. Okej, okay, teraz naprawdę bardzo ciężkie zadanie, albo w zasadzie nie aż tak ciężkie, ale na pewno wymagające poświęcenia. Macie od tego momentu, znaczy od momentu, w którym ona powie start, 90 sekund na to, żeby wziąć szklankę, pobiec do stawu, napełnić ją i przybiec tu z powrotem. Czas, start. Start, ale trzeba... I co my? Wy, żeby naświetlać. 90 sekund, Adam. Tutaj. 90 sekund macie. To tam wejdzie. No i potem będzie brud w domu. Patrz, patrz. 90 sekund. Napełniłeś? Patrz, Adam biegł. Szybko, nie dam się. Właśnie, właśnie. Tu, na środek. I wypić co jeszcze. A kto miał najwięcej? Kto najwięcej? Ej, za dużo. Za dużo czasu. Za dużo czasu, nie? Nie. Patrz, spoko. Nie co? Tylko ja jeszcze dodatkowo złożę. Mam w dupie te twoje konferencje. Pomyślam. Dodatkowo ja zdążyłem jeszcze ubrać buty w tym czasie. Ale szkoda, że nie zdążyłeś ich zdjąć, tylko podobno chodzisz. No jak, konkurencja była, tak nie zdejmuj buty. Zmieniaj skarpetki. Było wart, to trzy koła do mnie lądują. Dobra, teraz zacząć trochę przerwy, ponieważ oni muszą zdjąć skarpetki, co mają brudzić. Dobrze. No to już. Mam kolejne zadanie, A tam w środku pływa? Kijanki malutkie. Widzisz je? Tak. Ja ich nie widzę na kamerze chyba. Bo ty jesteś ślepy. Szczupaki to są. Patrz, jakie malutkie. Ja nie widzę ich. Bo to są szczupaki. Jesteś ślepy. A ty jesteś karp. Dobra, kolejne zadanie. Tutaj odpada jedna osoba. Czyli kto będzie frajerem, ten odpada. Kto będzie najgorszy? Czemu na ciebie? Bo jesteś najgrubszy, a to jest dosyć ciężkie zadanie. Dobra, to ostatni odpada. Słuchajcie. Ale robimy to ostatnio. Każde chwyty są dozwolone w tej konkurencji. Także możecie uprzykrzyć przeciwnikowi tutaj drogę do celu. Bierzecie worek ze śmieciami, biegniecie pod bramę, zostawiacie worek pod bramą i wracacie tutaj. Jak najszybciej się da. Ten, kto ostatni przybiegnie z powrotem, przegrywa. Czas, start! Jeszcze dużo założy. Przegrasz, dredziarz. No i co z tego, stary? Proszę cię, szanujmy się troszeczkę. Przegrasz. I tak zawsze wygrywam. Nie, bo jesteś lamusem i przegrasz. Ale lamus. Co myślisz, że dogonisz ich? Myślisz, że ich dogonisz? Serio? Serio, nie jesteś takim kozakiem, żeby ich dogonić. Już przegrałeś w tym momencie. Oj, to się idził. Zobaczymy. Oj, coś tutaj podejrzanego się zbliża. O, tylko auto. Biegnie ktoś? A co jeśli oni oszukują w ogóle? Jak? Nie mogą oszukiwać. No będą na kamerze. Pojechali autami. No, pewnie by nie było widać. Nie słychać w ogóle, że któryś by odpalił auto, nie? No i co? Nikogo nie ma? Tak długo się tam biegnie? No stary, ja bym... O! Adaś! Ty, a gdzie jest ten byczer? Sportowiec ludzi. Adam, jak szybko! A gdzie jest jaszczur? Ale jaszczur był w ogóle pierwszy, wiesz o tym? Patrz, o jaszczur. O, ty! Trener, wracają. Znaczy, trener to wróci pierwszy. Myślę, że trener był ostatni, a teraz ambicja mu nie pozwoli, będzie pierwszy. A dredziarz? Dobra. Dredziarz to... Ej, odwróćmy. Mówię, montażysta, zrób pół godziny później. Ale on jest lamusem, naprawdę, mówiłem wam. Dredziarz, jest dredziarz, wraca, biegnie. O, dredziarz biegnie. Teraz ostatnia prosta. Pytanie, czy dogoni. Biegną? O, ktoś biegnie. Kto biegnie?
Adaś? Adaś? Czy nie? Adaś? Adaś! Dawaj! Nasz sportowiec! Dawaj, Grady! I piątka musi ze mną. Uważaj, bo masz na tyle, masz na tyle. Pierwszy! Ale musicie na... I teraz pytanie, Jaszczur czy Dredziarz? Myślisz, że da radę? Dredziarz! Przegrasz! Piątka! Na poduszkę! Kto biegnie? Kto biegnie? Dredziarz? Dredziarz? Jak to zrobiłeś? Jak? Jaki labus? Co jest Jaszczur? Jaki labus? Klatka! Jaki lamus! To nie! A spodziewałaś się? Nie, ale on tak on najbardziej po prostu tutaj widziałem, że wygra, ojoj! Jak? Powiedz mi jak? Lekka atletyka, 2 lata. Jaszczur miał przewagę z 50 metrów nade mną i to. Wyskoczył Jaszczur naprawdę, on w ogóle takiego sprinta dał, nie? Bo on przez to okno grał, bo on już miał klapki na sobie i on zapierdziela. A czemu w klapkach w ogóle pobiegł? A buty to co? Miałeś tyle czasu, mogę się... Ktoś mu chyba zabrał buciki. Kto mi zabrał buciki? Jemu ktoś zabrał buciki. Nie, on w klapkach wybiegł. Jaszczur przed to, nawet nie poszedł po buty. Nie. Ja chciałem go wywalić tam na glebę. Kto wygrał? Adam. Ja wygrałem. Ja te klapki tak zgubię trzy razy. Gdzie to są? Zgubię trzy razy klapki i tam nic nie widać w ogóle. I szukam, leczuję i dopiero biegnę. Ja się cieszę, że straciłeś 3000 złotych i honor przygrywając z tym obozem. Myślałem, że jak będę w klapkach biegł, to ich wyprzedzę, bo nie będę musiał ubierać butów, ale zgubiłem jej do pana. Wstyd! Wiesz, on w tej chwili... Ja tu przez te krzaki lecę i... My w ogóle mówiliśmy, że to Dredziarz przegra. On miał wyrąbaną sobie wolniutko tutaj... Ale bo ja... Ja klapki i my mówimy, Dredziarz, ty przegrasz. Nie, dobra, zostały 3 osoby. Teoretycznie w ostatniej konkurencji, jak zostaną 2, Adam ze względu na to, że wygrał... Gdzie jest Adam w ogóle? Adam, ze względu na to, że wygrałeś, jak zostaną 2 osoby, będziesz mógł przywrócić jedną osobę do gry. Wybierz jaką osobę. Ale nie muszę. Musisz. Musisz przywrócić jedną osobę, ale możesz wybrać, jaka to będzie osoba. Ej, on też mówi do mnie, czemu ty stanąłeś? A jak ja nie chcę mieć wyboru. Powierzam mu ten wybór. Czego? No to go po prostu wiesz przywróć. Dawaj ją, ona jest słaba. To co przy... Czekaj. Ale to w ostatniej konkurencji przywracasz, także zastanów się. Mogę przywrócić kogoś z zaświatów, takiego przepotężnego, kto jeszcze nie był takiego bossa? Możesz. No to przywracam ciebie. Nie! Ja wymyślam zadania. Jesteście gotowi? Ale poczekaj, dopiero teraz zaczęło nagrywać. Wiem, ale czy wasze kubki smakowe są tak, mamy. Ponieważ będziemy jeść cebulę. Okej, kto ostatni zje, pewnie odpada, tak? Tak. Gdzie ta cebula jest? Nie, to nie znam. Dobra. Stoper. Przyjeźdź to na czas. Dobra. 3, 2, 1, start! Czy mogę zaczynać? Co to za zadanie? Ja codziennie jem cebulę na śniadanie, pół. Wiesz, nie Michałem. Nie ma. Ja niestety nie lubię cebuli, ja tylko lubię z patelni, przepraszam. Kamoś, teraz już się dzisiaj nie całujemy. Nie całujecie się? Nie. Pierwszy i wrócił. Ty Dredziarz jeszcze źle. Zjadłeś szóstkę najpierw. Już masz całą buzi? On zjadł, on tak, on pierwszy, już widziałem, dawno. Jakie oczy, jak ty zbijesz! Płaczesz? Stary! Płaczesz? Stary, ale pierwszy zjadłem. No widziałem, gratulacje, wielkie co? Zjedliście? Wywalił do śmieci. Tak? Zjadłeś? Ja nie widziałem, był jakiś sędzia tam przy tobie? Tak, Maciek. Zjadłeś? Do śmieci wywalił. Zjadł, mówi Maciek. Ty jeszcze jesz? No to dziękujemy, dobranoc. Oni oszukują. Nie oszukują. O Jezu, stary, ale by wygięło. Ja. Nie no, nie zjadłem, to doszukiło. Nie zjadłem. Nie zjadłeś? Się wyrzuciłem. Ty lamusie. No dobra, to zostało was 3. Stary, wygięło mnie w każdą stronę, nie? Jest, on mnie dobrze. Oj, biedny. Zostaw go, odejść. Biedny. A czemu ty doszedłeś w ogóle do mnie? Co? Bo go Adam... Trzeba było uważać. Dobra. Uwaga. Kto pierwszy, w sensie ten, kto to najpóźniej zrobi i tutaj wróci, odpada, musicie sobie zmoczyć głowę całkowicie i wrócić tutaj. I start! Start! Nie, ciężko!
Dajesz, dajesz, jeszcze się w tym wydarzaj. To remis. Oj, chyba był remis. Papierkami gracie, papierkami. Nie, kochani, nie, kochani. Dobra, to żeby... Dogrywka. Dogrywka dla nich. Kto pierwszy rozwinie papier? Trzy. W ogóle co on robi w ogóle? Kto pierwszy rozwinie papier? Kto pierwszy rozwinie papier? Trzy, cztery, akcja. Dawaj, daj, Justyn, dawaj, dawaj, dawaj. Ja to poszedłem. Dobra, to środka palce, dwa dnia się ciągniesz. Puszka, puszka po prostu. Nie? Tak, 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 tak. Yes! Yes! Przegrałeś! Przegrałeś, Dredziarz. Finał będzie, trzeba pokazać chyba, widzę jaki finał tutaj. Ale ja mówiłem, że wzywam bossa za światu tutaj. Tak. Ej, ale mam pytanie. Możesz mi powiedzieć, jak ty to zrobiłeś, no bo patrz, to jest nierealne? Patrz. Rozerwałeś to na pół. Tak. Tak i ciągnął to. No. I co? Takie trudne? Jakbyś brał udział w tym odcinku, gdzie się obwijałeś na tu bałwana, to byś wiedział. Zostaniesz wyeliminowany, mówię ci to. W ogóle ja nie wiem, czemu on bierze udział. Bo mnie przywrócił Adam, nie wiem ale dlaczego. Mnie... Ale ja nie chciałem brać! Ja nie chciałem brać udziału. No to czemu bierzesz? Bo Adam mógł przywrócić jedną osobę i przywrócił mnie. Chciałem cię zobaczyć. Kogo przywrócił? Ty od samego początku nie wziąłeś udziału w żadnej konkurencji. Dopiero zacząłeś od dwóch konkurencji. Ale ja nie chciałem być grze. No to dlaczego teraz jesteś? Bo mnie Adam przywrócił, a mógł przywrócić jedną osobę i cię zapytał, czy mogę przywrócić osobę, która nie brała udziału. Nie wiem! No to co ty tu robisz? Nie wiem! Nie wiem, ale ja nie chciałem brać udziału! Tak, on po prostu marzył o tym, żeby zjeść cebulę i sobie zjeść. Tak, dokładnie, marzyłem o tym. On po prostu bardzo tego chciał, no. No nie, no ja się zapytałem sam, czy mogę przywrócić, jeżeli dostałem taką zgodę, to przywróciłem. Kogoś, kto nie brał udziału od samego początku. No tak. No to... i się zapytałem, no i można było, można było. No to jest całkowicie bez sensu. Ciebie jest tam, bo jak on wygra, to on w nas nie zainwestuje, tylko sobie to zatrzyma. Uwaga! Ostateczne zadanie, pojedynek dwóch silnych samców o miano samca alfa. Więc zadanie brzmi tak, musicie znaleźć Maciusia i przynieść go na to miejsce. Nie wiadomo, gdzie jest Maciuś, gdzieś na górze, gotowy, wystarczy, start! Jezu, za kim ja mam biec? Nie wiem za kim! Jest! Jest! Ha, jeszcze! Oszukam cię, nie ma go! Nie ma? Widział, że się Adama? A po co ci? Jeszcze go nie znalazłeś? Nie, Maciek! On się tam kąpie! Nie, tam się kąpie Adam! Ale by się rozprzestrzeniliście po całym piętrze. No, ale ja nie mam... Ale nie, u mnie na pewno... Ale jak ja mam ich nagrywać dwóch naraz? To jest niewykonalne w ogóle. On jest wewnątrz? Tak. Przecież wszędzie byli. Ja za nimi biegam. Ale ja wiem, że oni byli. Bo oni byli! Oni go widzieli! Jak widzieli? Kto go widział? Jest! Jest mój! Tak jest! Maciuś! Maciuś! Lecimy! Po 3000! No to jest drama tutaj na tym odcinku. Drama to jest! Makasz, dzielimy się na dwóch! Nie! Dzielimy się na dwóch! Tak, jedziemy w kamuś! Odpalaj auto i do bankomatu lecimy! Bankomatu i nie ma! No przegrałeś, no co ja zrobię? Przegrałem, no co? No nic! Ale to nie twoja wina, to wina losu była. Dzielimy się na dwóch. Ja byłem tam. I nie spojrzałem po prostu. Aha. Nie myślałem, że Biotka. Ale czego się spodziewałeś? Tak płytkie schowania, no tylko po prostu dla były. No, a teraz wiesz, bo przegrałeś! Właśnie nie, bo tam nie widać. Bo jeżeli nie jesteś głupi, ja wiedziałam, że ty tam nie spojrzysz. Ja znałam po prostu, czyli nie jest na kamuzie. A nie użyję tej płytka. Ja bym chciałbyś tak go schowała, czy nawet byś go nie znalazł. Chcesz jeszcze raz? To nikt nie znajdzie! Czyli zwycięzcą odcinka zostaje trener. Ja dzieli się ze mną kasą. Nie dzieli się z tą kasą. Dzieli się ze mną. Zobacz! Ja dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli jeszcze nie zostawiliście tego czerwonego przycisku tam na dole, to zostawcie go, dołączcie do naszego kanału, a my widzimy się już jutro w następnym odcinku. Do zobaczenia Państwu!